Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy właśnie w Isaaczka z Wisienką. Jak pamiętacie, mamy Keepera, przepraszam, że był tak króciutki odcinek właśnie z Keepera. A póki co nie będę go ogrywał, z tego względu, iż patrzcie na seed, jaki wpisałem. Bierzemy Isaaca, bo to Isaaciem muszę, tak, muszę w Isaaciem. No i co odblokujemy? Dosłownie odblokowujemy. Tutaj chyba to było, o tak, tutaj to było. Odblokowujemy. Delosa, jak pewnie już zauważyliście. Przez kogo zginąłem? Przez Mulibuma. Okej, zaje fantastycznie. No to teraz klikamy Escape. Nowy run. Klikamy Tab. W6ZV KJXG. Teraz bierzemy Magdalenę, musimy się zabić własną bombą w cave'sach. Okej, będziemy się zabijali własną bombą w cave'sach, ale to będzie podzielone na dwa odcinki przede wszystkim. Z tego względu, iż... O, ale mi się trafił fajny seed. A w sumie tutaj też mogłem, nie? A idź ode mnie. A, to nie tędy właśnie droga była. Ktoś mi tutaj napisał, bo... A! Elewy mi właśnie napisał, dobra, nieważne, bo ja tutaj cały czas czekam. A dobra, tego programu już nie muszę. Na informacje, bo musimy się tam z znajomymi zgadać, bo i dzisiaj będę miał kolokwium i mieliśmy się trochę wcześniej spotkać, żeby troszeczkę się pouczyć razem, bo ja tam ogarniam systemy operacyjne, oni tam niektórzy nie ogarniam aż tak. I po prostu chciałem pouczyć się wraz z nimi, nie? Dlatego mam tutaj włączonego Facebooka, ale spokojnie, dźwięki mam wszystkie wyłączone. A co, wracając do tematu właśnie odblokowania Delosta, to zrobimy to tak, że te trzy pierwsze czynności dosłownie nagram w jednym odcinku, a jak będę szedł Azazelem, to będzie jako osobny odcinek przede wszystkim. No i tak zdecydowanie. A pin, chodź tutaj pinie. Chodź tutaj pinie. Chodź. Ajajaj. Nie mogę za bardzo zginąć, co? To, że nie widzę swoich serc, to stanowi swojego rodzaju problem, ale to, że mam bardzo dobry item na sam start, daje mi bardzo dużo speed and range up, zeskakujemy niżej, czyli musimy przejść jeszcze jeden bezmate, czy tam celar teraz. Judasem niestety będziemy musieli się trochę pomęczyć. To chyba wszystko było u góry dosłownie, o tak. To jest bardzo fajny item, naprawdę. A tutaj nie było ten. Ale to w sumie musimy pokonać jako bossa, to nie musimy się aż tak napinać. Mam jeszcze podwójną bombę dosłownie. A boss też nie jest jakiś specjalnie trudny, więc... Judasy już mogą mieć większe problemy zdecydowanie, bo on ma jedno serce. Niestety. I to już może stanowić jakiegoś tam rodzaju już większy problem, zdecydowanie. Chodźże tutaj, Leju, chodź. Tears up. To mogę brać. Mogę się zbić, bo i tak musimy ten. Ale fajne mi się kosy trafiły na sam początek. Jeszcze damage up, w ogóle wszystko. O jacie, ale tutaj już musimy zginąć. Mam wystarczająco bomb, żeby zginąć? Nie, może się tutaj nie chcę zbijać. Tutaj bym się sędził zbił. Przynajmniej do jednego serduszka, no. O Jezusie. Jak mnie tutaj napieprzamy. Okej, escape. Teraz dajemy nowego rana. Judas. Judasem dajemy... W6ZV KJXG. No to tutaj też możemy... Nie? Tab. Ty cholero, W6ZV KJXG. No, dajmy Judasa. I tutaj będzie trzeba dojść już ten, dalej zdecydowanie. Cholerne pająki, nie? Celar i tak dalej, ale to jest tak fajny item. Poli coś famous jest naprawdę genialnym itemem. Oczywiście, że bierzemy. Lecimy po prostu z tym dalej i zobaczymy, jak to będzie. Tutaj to.
To jest o tyle fajnie, że Judas ma naprawdę zwiększone obrażenia. I to naprawdę fajnie napieprza, nie? Zdecydowanie. Bo tutaj są te challenge'owe. Jak mi challenge'owy się wiebie raz, chociaż... No właśnie, one skacze chore ten... Skurwysyny, że jak pozwolę sobie powiedzieć. Wchodzimy tutaj. I muszę zrobić tak, żeby zginąć od siosu mamy, tak? Tak, zdecydowanie muszę tak zrobić. Ale myślę, że lalajcie, uda mi się tam dojść. Speed and range up, zeskakujemy niżej, lecimy niżej. Tylko, że tutaj nie będziemy mogli pominąć Red Roomu, bo jednak wiadomo, Necropolis jest cholernie ciężkie. I trzeba trochę pokombinować, no kurde, klucza nie mamy kompletnie. Może tutaj będzie ten cholerny klucz, co? Nie, kolejna skrzynka. Nie pamiętałem tego, że tutaj była skrzynka, dosłownie. Okej. Żadnej skrzynki nie ma. A, tutaj były bomby, wiśnia, nie zapominaj. Oj, dobra, dobra, jednak mamy za mało życia. Nie, 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 nie chcę zgałganić. Połówkę serca, to mnie nie interesuje. Kompletnie. Was tutaj też rozwalam. Pięknie, cacy, tylko że tutaj także klucza nie ma. To są cholerstwo małe. Bomba, tak? Tutaj klucz? So hardsik. Dobra, już nie muszę się aż tak martwić, bo cały czas mieliśmy jedno serce. Jedno serce to jest masakrycznie mało, nie? Bardzo mało. I tutaj jest jeden klucz. Jezusie, jeden klucz na cały basement. Dobra, do sklepu i tak czy siak nie wejdziemy. Raming speed. Ja bym chciał coś innego. Nie. O tak. Spider Revenge to już jest zdecydowanie. Chyba jak będziemy dostawać obrażenia albo będziemy zadawać obrażenia, to będziemy respili pająki. W obydwu przypadkach jest to fajne, ale lepsze byłoby jakbyśmy podczas atakowania jej respili, nie? Ale już to był na bardzo dobry item, więc wolałem je marudzić aż tak. Teach to speed up, to świetne. Bierzemy. Zeskakujemy niżej. I patrzcie, jakie mamy my cholerne dobre obrażenia, nie? Podwójnie są harcik, pięknie. Chyba tutaj do góry trzeba było. Okej. A tu jeszcze ten challenge'owy, tak? Challenge'owy. Cholera, mało brakowało, naprawdę mało brakowało, by mnie trafił. Skurczy byk mały. I nie mamy klucza w dalszym ciągu. Jak to tak? Ja się nie godzę. Dobra, tego to tam raz, dwa. Ciebie też. Ciebie też raz, dwa, nie? Kolejna bomba. Bomby mnie nie interesują. Fajna skrzynka, naprawdę bardzo fajna. Nie mam zamiaru narzekać. Zginże. O cholera. I mam połówkę serca. Ja pierdzielę, ja pierdziut. To było naprawdę bardzo złe. Muszę grać bardzo uważnie teraz, tak? Ech, bo inaczej pójdzie wszystko w pizdu. Klucz, dobra, zdecydowanie klucz. Treasure room, tak, wchodzimy do treasure roomu. Bez dwóch zdań. Patrzymy, co tutaj będzie. Infamy. To jest dobre. Okej, bam. Toxic aura ten. O tak, all stats up. Jeszcze zwiększone obrażenia, range up, szybkoszczelność. Dobra, już nie musimy się o nic martwić. Lecimy po prostu sobie dalej. To chyba tutaj był na dole boss. Źle zapamiętałem, zdecydowanie źle zapamiętałem. Jak ja kocham właśnie te itemy. Naprawdę. Są świetne. I te pająki naprawdę dużo biją mnie. Kolejny HP up. Tutaj mamy The Mark. To daje dwa subharty. Dobra. O tak, jeszcze damage up, tears up. Co za chore podejście! No, zapomniałem, jakie te seedy były tutaj naprawdę mega
fajny, a czy ten CD był mega fajny. Dziękuję ci, Szczerbatko, naprawdę ci bardzo, bardzo dziękuję za podesłanie. Dobra. Kurde, nawet czempionowy zajmuje nasz czas. Świetnie wręcz. Naprawdę. Widzicie, zgincie, bateria w razie czego. Pamiętacie, że zawsze możemy sobie zwiększyć obrażenia, nie? No, zawsze możemy sobie zwiększyć obrażenie jeszcze z Booków Beliar. To jest z Booków Beliar. Jeżeli się nie znacie. Nie poprawiajcie mnie. Przez wszystkich przeciwników przelatuje. Dosłownie. Zgincie, zgincie, zgincie te pajączki. Nienawidzę was, naprawdę nienawidzę. Nawet jak mam takie kozackie obrażenie, to i tak was nienawidzę. Zdecydowanie. Teraz room. O właśnie, do teraz roomu to chcieliśmy iść. O nie. To chyba w moim przypadku nie byłoby takie dobre. Ja chcę dojść do mamy przynajmniej. Jednym strzałem. Zajmuję wszystko i wszystkich, nie? Okej. Czy ja przez te główne? Nie, przez te główne nie przelatuję. Kolejny klucz na kolejny drzwon. Zwiększamy sobie obrażenia, bo czemu by nie? Zginął raz, dwa. Gips kisses. No dobra, to już jest taki dobry item. Nie jest aż tak dobry, tak? Dobra, lecimy sobie dalej. Cavesy, nie cavesy. A ty cholero, zapominam czasem, że oni się zamieniają w tych złych ludzi bardzo. Bardzo złych ludzi. Okej, jeszcze ciebie. No dziękuję za serduszko. Czy ja wiem, czy to teraz roomy byłyby teraz jakieś ważne. Z takim setupem itemów, to ja dojdę wszędzie dosłownie. Nawet i na szatana, jak będzie taka potrzeba. So harcik, dziękuję, dziękuję. Bardzo dziękuję. A dwie cholery, co? The Hangman. Okej. Pięknie, czasy wspaniale. Tu jest. A dobra, to jest treasure room, to spoko. To zajrzymy sobie. Zresztą sami widzieliście, jaki to jest seed. I coś mi się zepsuje. W sumie jeszcze lepiej. Naprawdę. To jest wręcz genialny seed. Bo teraz przelatuje to przez wszelkie kamienie i tak dalej i po prostu zabija ich wszystkich, nie? Paralysis. Co z tego, że paralysis? Kolejny klucz. O nie, to jest ciężki boss w sumie. Tak na dobrą sprawę, to jest naprawdę ciężki boss. Chyba ma się dobre obrażenia, to jego się raz pokonuje. Speed and damage up. Krampus, to z Krampusa to tak średnio chcieliśmy walczyć zdecydowanie. Co to jest? Head of Krampus. Jakby to było jeszcze Lamp of Call. O Jezusie, jakie to byłoby mocne. Naprawdę, jakie to byłoby mocne. A, no to teraz będzie walka z mamą. Przed walką z mamą muszę się zbić do jednego serca koniecznie. Wyjść na sam środek, mamusia musi mnie zabić, a potem następny odcinek będzie jak gramy sobie Azazelem. I to nie może być niestety na jakimś tam seedzie, tylko musimy grać na własnym seedzie. Takie moje ogólnie przemyślenie, bo tutaj jak odblokowuję sobie The Losta i tak sobie wczoraj siedziałem, patrzyłem jak Eleven trochę coś tam nagrywał, właśnie Keepera. Tak samo patrzyłem u siebie, jak to mniej więcej działa ten Keeper i tak dalej, i tak dalej. Dochodzę do wniosku, że Keeper jest postacią aktualnie cięższą od The Losta. Naprawdę. Trzeba uwzględnić kilka rzeczy, nie? Trzeba uwzględnić kilka rzeczy, że teraz The Lost ma Holy Mantle, więc może dostać jedno obrażenie na jeden pokój, a Keeper? No z Keeperem jest gorzej znacznie. Okej. Inna bomba. Raz. Dwa. Dziękuję.
No i to byłoby na tyle w tym odcinku. W następnym odcinku będziemy walczyli Azazelem. Mam nadzieję, że uda mi się dojść do Mega Szatana. Jeżeli mi się nie uda dojść, no to wrzucę ten wam odcinek, ale potem już będę sam odblokowywał w własnym zakresie The Losta. Póki co, trzymajcie się ludziska i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.